Nieco wcześniej, przed tragedią, górnik Zbigniew Nowak prowadził pomiary. Około godziny 18 wystąpiła eksplozja metanu, która spowodowała zawalenie chodnika. Ucięty zawalem znalazł się w niszy. Obok przebiegała rura wentylacyjna, która pękła i miała czym oddychać. Miał nadajnik, który pozwalał zlokalizować zasypanego. Co jakiś czas stukał w rury, szukając kontaktu. Zawalę towarzyszył mu jedynie kopalniany szur. Tymczasem ratownicy przebijali się przez załóg. Po 111 godzinach zawalę ratownicy dotarli do Nowaka, który w dobrym stanie został wywieziony na powierzchnię. A teraz wracamy do wydarzeń w kopalni Kalempo. O 22.40 była wznowiona akcja ratunkowa. W ciągu ostatnich godzin były znalezione kolejne ciała nieżyjących górników. Z podanej informacji wiemy, że w tej katastrofie zginęły 23 osoby.